A, za dużo światła, za dużo białego. Dzień dobry. Witajcie w Mlecznej Krainie. Grzyby. Prowodyr, który mnie sprowokował, żebym wstał dzisiaj o 3 rano. Żebym wyjechał z domu o 4 rano, żebyśmy znowu byli o 12 w Borach. Ja nie wiem, jak my to robimy, naprawdę. No dobra, fasolka dzisiaj trochę, przegrała nam pół godziny fasolka. Tak. Patriotyczna, no. Za to. Co? Patriotyczna fasolka. Tak, biało-czerwona, ale to będzie później. Idziemy na cypel. Tak, cypel zimorodków. W ogóle wpadł na genialny pomysł, że zrobimy taki bardziej tradycyjny bushcraft. Ej, ale i tak zrezygnowaliśmy z pałatek. Bo miały być pałatki. Tak, miały być pałatki, ale wzięliśmy plandeki. Żeby, tak. Bo twarda ziemia, no. Mnie nie śledzi, żeby było. Ale będzie gleba, więc karimatka, bo oczywiście samą pompę, nieważne, nie ma samą pompy, chwilowo. Znaczy jest gdzieś, lecz nie wiadomo. Wiadomo gdzie, ale nie po drodze. Aha, no tak. Taki fuck up. Na szczęście śpiwór zimowy, będą plandeczki, będzie gleba, będzie ognisko, będzie fasolka, będzie boczuś na patyczku. Krzyżowełko? Będzie ten, będą fotki klimatyczne, bo... Tak, wzięliśmy lampę. Ta-da. Z czerwonym paliwem do lamp naftowych, które się uświnia i uświnia wszystko w okolicy. Elegancko, a pali się na jaki kolor? Pali się na kolor taki płomieniowy, czyli taki... Czyli to, że jest czerwone, to nie ma wielkiego znaczenia w metalowej puszce. Dobra, idziemy. Się wzięło i się zbielało. Ciekawe, jak głęboko jest zamarznięte, zobaczcie. O kurde, Filcenda mi nie daje rady przy tej białości. A tam za głęboko zamarznąć nie mogło, bo tu nie było takich temperatur. Nie. O. Ja już nie gadam nic. Dlaczego nie gadasz? No, żebyś sobie... Ludzie lubią, jak gadasz. Ludzie lubią. Kurde, nie mogę w tamtą stronę, bo filtr endemii nie wyrabia. Zamarzło wszystko. Jest mgiełka. I mgiełka powoduje, że się osadza szadzi, więc coś wam pokażę, bo to jest też urokliwe. Tylko nie wiem, czy kurde uda mi się to uchwycić w kamerze, ale zaraz zobaczymy. O, czekaj, bo i tu było, i tu jest na pewno, okay, bo tu już kurde, znowu nie mam światła, o, ciekawe czy wyostrzy, na pajęczynach się szać osadziła, elegancko, i tutaj też taka niteczka sterczy sobie z góry aż do samej ziemi, znaczy, że nie było tu ostatnio jakichś dzikich imprez. O. Przeraźliwie cicho, tak? No, aż szumi w uszach. Guantanamo quiet. Guantanamera. Sprawdzam outfit nowy, bo mam na sobie tą kurtkę Artraxa, którą kupiłem. Co wam mówiłem ostatnio na shortcie na YouTubie. Mam na sobie bluzę Helikonu i koszulkę z alpaki. Na razie zimno nie jest, ale temperatura też -1, nie? Nam pokazywało. A co na to alpaka? Ba! Powiesią bez koszulki te wredne buty. Ma zima jakiś taki urok w sobie. On taki niby czarno-biały, ale te kontrasty w Kojocie mówią, że mężczyźni nie rozpoznają kolorów. A my razem zgodnie żeśmy stwierdzili, że generalnie kolor Kojot to tak pasuje do zimy, bo on tak ładnie kontrastuje z bielami i czerniami zimy. I mówią, że mężczyźni nie mają wrażliwości. My jesteśmy bardzo wrażliwi. No ciekawe, że mi szkło zaparowało. Ciekawe od czego. O, ciepłą baterię włożyłeś, może to? No tak, bo poszliśmy na cypelek. I oczywiście co? Skończyła się bateria. Ale od cypelka mamy tutaj, nie wiem, 200 metrów. Trochę skręcimy światełko. I tu pomysł jest taki, że o, tam stanie trójnóg. W trójnogu będzie ognisko, do trójnogu będą przymocowane tarpiki i będzie spanko. Jakoś cały czas nie jestem do tego przekonany. Jakoś pachnie mi to zimnem, nie wiem dlaczego. Nie, tu masz karimpię. No tak, to jest fakt. Chociaż ostatnio jak byliśmy w lesie, to ta karyncja, zanim się nogi rozgrzały, to znaczy ona jest super, w niej jest kurde ciepło naprawdę i ona ma naprawdę dobrze tą termikę
utrzymuje, ale zanim się stopy rozgrzały, to chwilę minęło. Ale wiesz dlaczego? No. Bo nałapaliśmy pierwszej nocy wilgotności w te śpiwory. Możliwe. I to druga noc nas tak wyssała, nie? No. A teraz sobie wyobraź gdzieś nią puchówkę, kurczę, jak ona by tak nawilgła, to kurczę w ogóle koniec, nie? No właśnie, to jest kurde problem. Syntetyczny śpiwór to tobą jest. Nie baga, to jest kurde 3/4 plecaka teraz, nie? Bo pozostałe 1/4 zostawiamy na sprzęt. Ale ten, ale to jest w ogóle straszna sprawa, jeżeli chodzi o wielkość. Znowu weźmiecie śpiwór puchowy, tak jak w naszych warunkach, ta wilgoć, no to tak naprawdę chwila, moment gnój i przestaje działać. Niektórzy mówią, że ten wiesz, no, że o, bo się przypieprzasz do puchówek, bo jest ten puch hydrofobowy, nie? No ale ten puch hydrofobowy to też nie, ta powłoka hydrofobowa to nie jest mistrzostwo świata takie, wiesz, na nasze gnojenie. Nie jest wieczna. A dwa, niestety problem jest taki, że jak jest puch hydrofobowy, to on jest dużo bardziej kruchy, więc to wiesz, trwałość też tego śpiwora jest ograniczona przez to, nie? Mniej. A jego koszt bywa nieograniczony znowu. No. No, to... Jak patrzyłem, ja patrzyłem właśnie chyba w Cumulusie jest konfigurator. No bo wiesz, nie? Szerszy i dłuższy. No to wziąłem jakiś taki średniak zupełny. No to z 1400, jak go poszerzyłem i wydłużyłem, żeby był na mój wzrost, no to się zrobiło 1900. No, jakaś tam Alaska. Ale powiem ci szczerze, 1400, jak teraz ta Carinthia kosztuje 1200 na Almiu Eldzie. No to też. Wtedy musisz mieć, wiesz, 1,80 m góra i musisz być szczupły, bo one nie są takie, wiesz, super szerokie. Znaczy nie, no ja się w tego Explorera mieszczę, nie? To nie jest. Znaczy nie Explorera, tylko w tego Defensa. Się mieszczę. Defensa, no tak, ale jakbyś wziął puchówkę standardowych rozmiarów, to one nie. Niestety firmy turystyczne, takie powiedzmy sobie pierwszoligowe, dyskryminują strasznie ludzi, którzy są więksi, nie? Jakby nie chodzili, że musisz być szczupły i ten, żeby uprawiać... Nie są posturonormatywni. Tak, tak. Ubolewamy nad tym i zastanawiamy się nad wytoczeniem procesu zbiorowego, ponieważ domyślamy się, że nie jesteśmy jedynymi brzuszkrafterami. Znaczy, zbierze się nas co najmniej trzech. Bo on to dołączy. Tak, jak nie będzie miał dyżuru. Dobra, rozbijamy się, bo trzeba ognisko rozpalić, bo żeśmy nałapali wilgotności trochę, bo żeśmy się po prostu przepocili troszkę i się robi trochę chłodno. No właśnie, to jest no. Nie? Idziesz, grzmocisz z ciężkim plecakiem, to się zawsze trochę zgrzejesz na zimę, a wtedy ten postój, to tak naprawdę powinniśmy teraz na grzbiet, co? Ale wciągniesz puchówkę, to będzie za moment gnój i też... Nie, bo to musisz rozparować, nie? No, ale dobrze, że ten merynosik trochę tak, wiesz, wybiera na zewnątrz tą wilgotność. Także ja już plecy tak czuję, że prawie mam, prawie suwak. Nie wiem, moja alpaka jakoś nie wiem, czy wybiera. Ja sobie rozpiąłem te suwaki, dziury, może trochę... Chyba nie będę ci tego robił. Dobra, rozbijamy obóz i rozbijamy ognisko, więc do kamery wrócimy za jakąś chwilkę. Co? Się nagrywa się, chociaż pokażę wam backstage'a trochę. Bo to jest tak, że tam zawsze Marek siedzi, gada, cudawianki, nie? A słuchajcie, to co tak, przytaszczyć statyw, przytaszczyć aparat, kupę sprzętu, zawsze tego jest od metra. I żeby taka sobie gadająca główka usiadła na pieńku i pogadała, to naprawdę trzeba trochę się nadźwigać. No nie wiem, ile moja R3 waży, twój będzie lżejszy trochę, nie? Ale plus statyw, plus wszystko. A jeszcze teraz fajnie jest, bo zimno. Tak się złapie, taki zimny, dobry zamarznik, ale jest, kurde, prawie jak zwijanie mokrego tarpa, nie? Daj kubek. A ja szukam dla ciebie herbaty. O, ja mam kuchnię spakowaną w takim tym. To jest, o, Wisportowski ten. Skąd to jest? Wisportu. To nie jest tak, że ja nie lubię Wisportu, bo powiedziałem źle o ich plecaku. Naprawdę. Bo co, mam jedną rękę, a kuban mam tu. Taki wór mam. No tam jest kuban, w kubanie powinien być drugi gaz jeszcze. Nie, ja szukam, wiesz co, wyciągnę ci kubek i muszę znaleźć herbatkę dla ciebie, zaraz ci znajdę. Ty, ale on coś ciebie. Tak, bo gaz jest w środku. A, okej. Okay. Dobra. To wiesz co, cukier się znajdzie jakby, co? A, no to super, dobra. No, jest. A ja nie, ja tam herbatka malinowa. Mówię, że tu gaz jest jeszcze jeden. Ty, co to jest, że tak pasuje? Coleman Performance, ale też zordzewiały. No, bo trochę jeździ. Ale to jest właśnie chyba dekatlonowski, nie ten Coleman. On chyba w Decathlonie był kupowany. Bo Decathlon ma Colemana, ale Coleman to jest chyba w ogóle jakaś angielska firma. Oni robią dużo sprzętu, nawet jakieś tam namioty swoje mają. Tak. Nie wiem, czy to jest rebranding, czy ten, ale spoko. To chyba... Ola miała tego poprzedniego, to był Coleman chyba i był całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, bo tak ognisko się pali, ale trzeba trochę podmuchać, widzę, bo tak... Dobra, to znajdźmy trochę wilgotnawe, więc robimy herbatkę, kawkę.
właśnie. Tam, a tam, tak, spanie już tam wisi, proszę bardzo. Zdecydowaliśmy się na jednego tarpa i jedną plandekę, dlatego że nieśliśmy dwa tarpy i dwie plandeki, więc z tego powodu robiliśmy tylko jednego. Te kilogramy. No, faktycznie wystarczy, nie? Starczy. Będziemy spali w oddzielnych piworkach. Malna Izu. Marna Izu? Nie znam. Saga. Legenda... Panie Mireczku, Lipton jest dla zarządu. Legenda głosi, że ktoś kiedyś tą sagę otworzył tak, że mógł ją później zamknąć. Tak, a... Ej, jak się bawić, to się bawić, zrobić podwójną. Dobra, bo nie, duży kubek. Legenda głosi, że ta saga kiedyś koło herbaty leżała. Kurde, znowu nas pożą do sądu, jak tego gościa wtedy za parówki. Przysłali ci wafelki? Co? Przysłali ci wafelki? No kurde, dostałem od tego. Pozdrawiam serdecznie fabrykę cukierniczą Kopernik, bo powiedziałem ostatnio o teatralnych i napisali do mnie o wariaty. Okazuje się, że wariaty edecowicze pracują w Koperniku i dostałem cały wielki karton teatralnych, nie? Zaraz będą się kończyć. Długa historia. Trochę widać. No. Ale nie biorę śniadania od paru dni do pracy. No, dzięki. No po co, jak są wafelki? Wariaty. Kawuś. O, patrzcie. Chyba ze 4 lata już mam. O, tak. Te mechaniksy. Ale już powoli trzeba będzie chyba wymienić na nowszy model. Czekaj, bo bym to... Kurde, za dużo naraz wymiany na nowszy model, nie? Żona rękawiczki. Żona wie? Co? Pozdrawiam moją żonę, moja żona nie ogląda moich filmów. No, no to dobrze, no bo no, wystarczy, że jej gadam w domu, nie? Jeszcze będzie mnie na ekranie oglądała. A twoja ogląda twoje filmy? No okazało się ostatnio, że tak. Chyba, że ktoś mnie, wiesz, zakapował. A. Mam wrażenie, że kiedyś było tak, że przychodziłeś wiosną do lasu, czy tam powiedzmy wczesnym latem. I ta poprzednia warstwa była już taka, wiesz... Tak, to bo gadaliśmy ostatnio jak byliśmy. No bo na pewno te liście, które spadają z drzew, one w jakiś sposób tam tą glebę uszlachetniają, nie? Tak, tylko że mam wrażenie, że one w zimę powinny tak mocno przemarznąć, a ponieważ mamy zimy, jakie mamy, to już ileś warstw tych liści zaczyna się nakładać. Ja mam takie wrażenie, zobacz, chodziliśmy... wiesz, cały rok chodzimy, ale wiosna, przypomnij sobie tegoroczne, wiosna, lato, jesień i jesienią, wiosna, lato, cały czas była ściółka, tak jak tutaj to była po prostu, wiesz, zasłane były zeszłorocznymi liśćmi i teraz dołożyło kolejną warstwę. Tak. Mam wrażenie, że parę lat temu, ja nie chcę tam, żeby ktoś mi cisnął, że jestem, wiesz, że o, tą kurczę, wiesz. Zmiany klimatu, ja wiem, no, ale coś w tym jest. Faktycznie, kiedyś było tak, że ta warstwa, która spadła, ona do następnego sezonu się, wiesz, rozpuściła, wróciła w ziemię, jakieś tam, wiesz. Wiesz, to przemroziło, pokruszyła się pewnie, wiesz, a teraz te liście... Nie? No. A teraz, kurczę, przychodzisz i tutaj jest stary... Tu jest warstw, to co ja tam odgarniałem, to jest ze 3 sezony. No. No. Wiem, bo gadaliśmy ostatnio o tym, a teraz tak jeszcze żeśmy dołożyli do tego, że mamy wrażenie, że te liście, które już tworzą powiedzmy drugą, trzecią warstwę, one mocno izolują glebę przed przemarzaniem. No. I to też chyba nie jest za dobrze, bo... Robale, nie? Chociażby. Abstrahując właśnie, wiesz, jakieś właśnie komary, kleszcze, cudawianki, pod tymi liśćmi prawdopodobnie mają dużo łatwiej przetrwać. No stary, odgarnąłem tam te wszystkie liście, których warstw to było na pewno to nie był jeden sezon, nie? Bo tutaj nie ma tylu drzew liściastych, żeby to było tyle liści. To jest ładna kopa, nie? I teraz na pewno, na 100%, bo ziemia jest mięciutka, jakby no. się ją dotknął, ona jest dużo cieplejsza niż wierzch śniegu, no. nie? Mhm. No to tam zimują na pewno jakieś tam te, wiesz, wszystkie strzyżaki. Puu. I tak dalej. Może też dlatego jest ich więcej z sezonu na sezon, bo kurde, stary, no kiedyś tego nie było. Mnie w tym sezonie z solówek to 3 razy pognały w inne miejsce strzyżaki, bo nie szło, stary. No wiesz, jakie są strzyżaki. No ale to i, no, ale i kleszczy, kurde, wiesz. No. Musisz się ewakuować. Nie ma opcji, żebyś z nimi spędził na przykład tam, wiesz, dłuższy okres w lesie. Musisz się ewakuować. Są takie, na szczęście... Też mam wrażenie, że nie wiem, może one niedaleko od miejsca tam, w którym egzystują, tak. się przesuwają. Bo ja mam tak w Puszczy Bydgoskiej, też mam takie swoje piękne miejsce, świerki jak w Izerach, niedaleko Ostoja Zwierząt, mogę sobie klapnąć, posiedzieć coś. Stary, usiadłem, spieprzałem szybciej niż przyszedłem, no bo nie dało się. Ale poszedłem, nie wiem, pół kilometra dalej i spokój. Nie? Tak, bo nie wiem, ja nie wiem jak to jest jak gdyby w porównaniu do pszczół. Ja oglądam tego pszczelarza z Wąchocka. Tam go możecie na TikToku znaleźć. Fajny gość. I on opowiada na przykład, że wiesz, no to jest to samo z przemieszczaniem uli, że pszczoła to odlatuje na ileś tam metrów, tak? I nie możesz na przykład pszczole przestawić ula o 5 metrów, bo nie trafi. Nie wróci? Nie. O.
Nie, jak przenosisz pszczołę na inne ten, to musisz poza jej zasięg wywieźć ulę i ona wtedy wyjdzie, jak tam zapisze sobie w tym radarku, że ten i wróci. A jak jej przestawisz w zasięgu jej ten, to nie wróci do ula, bo go nie znajdzie. Ja mam stare, proste rozwiązanie tego problemu. No? Pszczoły powinny jeździć na gołębiach, gołąb zawsze trafi. Ja wiem, ja obserwuję to po samochodzie mojej żony. To jest ten sam gołąb, musiała się tak, podpaść. Tak, on, ale to autentycznie, wiesz co, na tym wolwiaku. Tak, na tym wolwiaku mojej żony jest tak, że jak ona postawi go pod pracą, to nie jest tak, że jest ciapnięte na środek dachu, nie, jest po bocznej szybie, tak wiesz, chlast, nie? Wiesz, one siedzą, one ma jakiś celownik tam. Ja myślę, że znam tego gołębia, nie? Ostatnio chyba miałem z nim styczność, z tym Mówisz? Ale nie, ja myślę, że one są szkolone po prostu do tego. One to w genach wynoszą, wiesz. No to ten gołąb to też jest Baba Jaga. On mnie porywa. Jak ten, jak John Wick. Jak John Wick. Nie mylić ze słabym, nie? Tak, nie, do zadań specjalnych jest. Czyli Janek Knot w sumie po polsku. Tak, ja mam wrażenie, wiesz co, bo... Ja wiem, to jest głupia obserwacja. Słuchajcie, to patologia niestety musi trochę być, ale jak obserwuję na przykład po barwach tego, co one są w stanie zostawić po sobie, ja mam wrażenie, one na przykład idą, nażerają się jagód i potem przylatują do samochodu mojej żony. A zauważyłeś, że to nie smakuje jak jagody? Oddalmy się. To wam pokażę co i jak. Dzień dobry. Który to dzisiaj jest 3 grudnia? Trzeci? Pierwszy był w piątek, czy drugi był w piątek? Już niedziela. Pierwsza niedziela grudnia, to mogę was zapewnić. 3 grudnia. Wszystko poszło zgodnie z planem, czyli plan się zmienił. 2 razy. Bo tak, mieliśmy spać tam. No tam. Niestety ten plan wiązał się z przeniesieniem ogniska, które przenosiliśmy już raz tu, żeby było bliżej pieńka. Bo wieczorem zrobiło się, powiedzmy, dość chłodno. No i potem stwierdziliśmy, że daleko jest naszym planom od doskonałości, lepiej przenieść nocleg. Więc, proszę bardzo. To jest Marek. Jeszcze tam sobie siedzi w kokonie. Tu kimłem ja. Na szczęście przydały się 2 plandeki. I jeszcze wczoraj wieczorem troszeczkę zaczął nas straszyć śnieg. A gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy cały czas tą prognozę z telewizji, że spadnie 15 cm. Bo nawet był gdzieś taki plan, że w ogóle nie rozbijamy tarpów, nie? Ba, gleba koło ogniska i ten. No ale pogoda zmieniła nasze plany delikatnie, więc trzeba było tarpy rozbić. Rozbiliśmy tarpy, kilka wad spania na glebie. Po pierwsze, bolignat. Taka przypadłość starych ludzi, grubych też. Nieważne jaką masz tam poduszkę tłuszczową, to nagle się okazuje, że z miednicy wystaje jakaś kość. I ta kość boli. Ale to jest tam pierdoła, nie? Bo w ogóle spanie, ja nie spałem na glebie, wczoraj gadaliśmy. 7 lat w hamaku spałem. W ogóle nie ten, w ogóle nie ciągnie mnie gleba. I oprócz tych aspektów takich typowo takiego powrotu do tradycyjnego bushcraftu i tak dalej, to jednak jeżeli chodzi o wygodę, patrząc pod kątem wygody, to hamak jest takim rozwiązaniem najbardziej wygodnym. Co prawda wczoraj rozmawialiśmy, że odkąd pojawiły się te hamaki ze zintegrowaną moskitierą, to one tak troszeczkę bardziej izolują od otoczenia. Takie coś pomiędzy spaniem na glebie pod pałatką, pod plandeką, a spaniem w namiocie. One troszeczkę dają takiej izolacji. Kilka takich bardzo prostych protipów. Dobierajcie materac. Spałem tam, taka gawra. Plandeka na ziemi i karimata od... To keczułowska jest chyba, czyli będzie z tego, z Decathlonu. Jest ciutka za krótka. Tak ze 20 cm. I niestety w nogach śpiwór, nie wiem czy tam widać, może jakoś cienie zdejmę w postprodukcji. I tam w kapturze śpiwór jest mokry jak gnój. Znaczy, izolował super. Nie mogę narzekać, żeby mi było zimno czy coś. Było super ciepło.
Natomiast przemógł i będzie trzeba go suszyć po powrocie. Także taki protipik. Marek, widzę, że sobie podrzucił plecak pod głowę. Ja tak wysoko nie mogę mieć głowy, jak śpię. A ja nie mogę spać na płasko, bo kurczę, po prostu niech ranowym chyba nie wstał, wiesz? Ma, i ty masz ten taki materac, ty masz materac z deka, nie? To nie, nie, to jest termarest. A, to jest termarest. Dostałem, tak, dostałem od kumpla i stary, powiem ci, że po prostu ja mam wrażenie, że on jeszcze mnie grzeje. Jest tak izolujący, że masakra. Ale on też nie, na twoją całkowitą długość nie wystarczy. Nie, to jest XL-ka, on ma 1,95 m. No. Bo no, widzę, że Marek ma jeszcze plecak pod głową, a nogami sięga prawie końca materaca. Ale spoko, także nie ma co narzekać. Jeszcze Marek mi dał ocieplacz wczoraj. I ten ocieplacz się okazało, że jest w ogóle jakimś, nie wiem, pomysłem rewelacyjnym. Założyłem go i nagle poczułem się jak, kurczę, w łonie matki. Cieplutko. Naprawdę jest super. I trzeba powiedzieć, że to jest ocieplacz, który nowy kosztuje 100 i jest do minus 10. To A to jest ocieplacz czyj? Co? Czyli to jest ocieplacz? To jest armijny ocieplacz, chyba brytyjski, tak mi się wydaje, nie pamiętam. No zamówiłem go w Army Worldzie kiedyś. Wypełnienie Primaloftem? Tak, no taki jakiś hollow fiber i są dwie wersje, bo ten jest... Ty masz ten cieplejszy, a jest jeszcze troszkę cieńszy do minus 5. Ależ to jest... Może rzeczywiście nie jest wyjściowy, nie? Może córki do ślubu w nim nie poprowadzę, chyba że będzie brała przy minus 20. Ale... Po pierwsze, tu macie fajne wzmocnienia na rękawach. Jest dwustronny, można go sobie obrócić, prawa, lewa strona. I jest tak, że jest przerażliwie ciepły, że naprawdę... O Jezus Maria. Nie to, że tam w życie mi uratował, bo miałem kurtkę i tak... Ale wieczorem już tak odczuwałem taki dyskomfort delikatny. Miałem puchówkę co prawda w plecaku. Ale zabrałem ten ocieplacz i to było, o Jezu, w pewnym momencie jak się położyłem do śpiwora, to musiałem go rozpiąć, bo było mi za gorąco. Fakt, że jest może z minus 5, może, to no a ja mam Defensa, który ma dosyć wysoką tą temperaturę komfortu, plus do tego ten ocieplacz, ale się spało jak dzidzia. Obudziłem się dwa razy, o pierwszej w nocy. Jakoś nad ranem, było około 4, bo coś tupało tutaj, to czy czuć było taki, a czy czuć, słychać było takie ugniatanie śniegu, nie? I to musiało być jakieś kopytko takie, powiedzmy, nie najmniejsze, bo było czuć takie... A wiesz, co to było, to tupanie w nocy? No. To Prostamol Uno się do ciebie skradał. Prostatol Uno, nie. Nie, rzeczywiście wczoraj wieczorem wysiusiałem się na zapas i dopiero rano wstałem. Ale już od 4 już czułem ten dyskomfort takiego, no to jest w zimę trochę niefajne. Bo no wstawanie do zimnego buta, tak, z reguły jak znam życie, to tak, rozpinacie śpiwór, przecież powinniście go zapiąć, nie? No ale jak się chce siku, a na zewnątrz jest zimno, że wstaje jak najszybciej, zrobić siku i wrócić. Ale w tym czasie właśnie spitoli temperatura troszkę ze śpiworka. To nie jest najfajniejsza. To rozmawialiśmy wczoraj, że powinny być jakieś, kurcze, metody. No ale te metody bolą, na przykład. Nie. Nie idźmy w tą stronę. O, popadało trochę śniegu, tam się zebrało na tym. Ale tak patrzyłem, bo tam zebra już wystawiona, to ze 2-3 centy spadło śniegu, więc nie było tak źle, jak straszyli. O. Klimatycznie wisi sobie. Wydaje, że się kładliśmy przed 11. No, może tak być. Wtedy sypało tak dosyć fest. Tak, no już było dobrze widać, że sypie, nie? No bo ja się najpierw machnąłem bez plandeki, a Marek jeszcze siedział przy ognisku i mówi, że no, zaczyna mieć mokry śpiwór. To znaczy, że musiało sypać na tyle, że na śpiworze się robiła warstwa wody. To już troszkę sypało, ale było petarda. Nie żałuję, że spałem na ziemi. Aczkolwiek powiem jasno, że to jak gdyby nie będę go powtarzał co 2 tygodnie. Ale zobacz, jest różnica, jak jedziesz we dwójkę, nie? I teraz, wiesz, leżeliśmy po obu stronach ognika. No. A jak pójdziesz do hamaka, to już jesteś... Wyłączony, wyizolowany.
No. Tak, znaczy, bo tak samo można jeszcze pogadać, jak gdyby, tak, wiesz. Tak, w ogóle macie, jak tak leżycie po dwóch stronach ogniska, nie? Tam Marek, tu ja, to i kontakt wzrokowy jest i tak dalej. Tak, rzeczywiście pójdziecie do hamaka, to już jesteście tacy odizolowani. Niby słyszycie, co się dzieje, ale to już tak burty od hamaka, macie zapiętą moskitierę na przykład, to tamto, to już jesteście troszeczkę tak wyłączeni. Tu jesteś bardziej na wspólnym biwaku, jak pójdziesz do hamaku, tak. To tak już jest każdy osobno trochę. Nie? Tak, tak. I też gadaliśmy wczoraj, że bo to, wiecie, jak... Idzie się pierwszy raz na glebę, znaczy tam się przygotowuje, tu plandeka, coś tam. A jak to robicie enty raz, to tak naprawdę to kawałek plandeki, przydałoby się kawałek tego materaca, nie? No bo kurde, te kości tak są zbudowane, nie do końca do ziemi jakoś pasują, albo trzeba sobie wyszukać taki dołek, gdzie wchodzi kość, ale... No ale pacniecie się przy ognisku, kurczę, na ziemi pod plandeką, minus 5 stopni, to nie jest temperatura, która jest straszna, tak? Szczególnie jeżeli jesteście troszkę przygotowani i pacnąć się na ziemi. Z tym, że też gadaliśmy wczoraj, że takie rozbijanie się na ziemi wymaga ciutę więcej atencji niż powieszenie hamaka, nie? Niby jest mniej tobołów, ale więcej takich właśnie... wymaga atencji rozłożenie całego obozowiska, żeby tu zgarnąć śnieg, tu zgarnąć liście, tu plandekę tak sobie zawiesić, że można było wleźć, żeby no trochę więcej, ale to jest taka obozowa praca, taki powrót do życia w lesie przed wygodnictwem, ale lubię wygodnictwo. W ogóle wiecie co, chyba mam swojego psychofana. Z braku innych możliwości nazwałem go dzięcioł z... To będzie wypikane, nie? I to jest dzięcioł, który lata za nami po borach, gdzie się nie położę, żeby drzewo nade mną stukać od białego świtu. No ile może być dzięciołów w borach, no? No nie wiem, niech jest milion, tutaj jest pewnie z miliard drzew. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ci wali nad głową? I gdzie nie pojedziemy, gwarantuję, że ten sam kiedyś go dorwę, oznakuje i zobaczycie, że ten sam. Teoria spiskowa. Syjoniści. Zamiast tego czerwonego kapelusika ma taki srebrny z folii z takim... Czujesz się jak Sasha Grey? No stop, coś ci wali na tą głową. Ale wciąż uważam, że hasło wyborcze Saszy Grey no, na mnie działa. Dam wszystkim. Socjalista. Ej, nie wiem, czy będzie widać. Czekajcie, a jakbym tak światło trochę zbił? O, zobaczcie. Niebo w marmurze, tylko takie delikatne chmurki. Tam się przedziera. Może jeszcze jakieś słoneczko się tutaj przytrafi. Za 45 minut według Yrno no? Miało być słoneczko. Tam chyba do 13. No nie wiem, według mojego Garmina za 65 minut jest znów zachód słońca. O. No dzień jest krótki, no nie można ukryć, kurczę, no ja to jest trochę deprymujące w zimę, to znaczy tak, po robocie, jako filmmaker, znaczy film, ale stwierdzenie, no dobra, no ale powiedzmy jako content creator, tak, po robocie nic nie zrobicie już, trzeba sobie wyrwać dzień, albo weekend. Jeden dzień, żeby zrobić nagrywki, bo to tak naprawdę my gadamy. Nawet się żeśmy interesowali wczoraj, czy jakiegokolwiek z widzów, to możecie w komentarzach napisać, czy jakiegokolwiek z widzów interesuje, ile czasu, jak w ogóle wygląda cały backstage. To znaczy mówimy od momentu przygotowania merytorycznego do recki do momentu poskładania całkowitego filmu. Przez wyjazd, przez wszystkie sceny, przez wybór muzyki, przez montaż i tak dalej, i tak dalej. Piszcie w komentarzu, czy w ogóle was to by zainteresowało, bo tak nam chodzi po głowie, kurde, od jakiegoś czasu, żeby taki film zrobić. Tylko ten film to już ze 3 dni trwał. Znaczy ludzie, myślę, że ludzi to nie interesuje, natomiast może pewnie niektórych, nie? Ale ludzie sobie nie zdają sprawy z tego. Nie, to w ogóle nie. Nie ma mowy. Ja sobie nie zdaję sprawy, dopiero zdaję sobie sprawę, jak patrzę na zegarek, nie? Ile to czasu zajmuje. Czasami masz fart i na przykład muzykę trafisz od razu, no. A czasami masz nie fart i 3 godziny, nie? Ja, wiesz co, ostatnio sobie robiłem, liczyłem sobie, ile to trwa. I
No nie powiem, ile to trwa, bo może ludzie zgadną, ale to ogłoś konkurs, powiedz, że można się pomylić o godzinę. Ile trwa? Może bez nagrywania na przykład reckę noża, ale bez nagrywania używania, no bo to robimy przy okazji wyjazdów na przykład, nie? Często. No dobra, nie? Słuchajcie, no to jest konkurs. Można wygrać talon na balon, nie? No bo no. Jak gdyby, wiecie, konkursy w internecie takie są, ale strzelajcie, ile czasu zajmuje właśnie poza takim używaniem, czyli nakręcenie całej reski noża z poskładaniem, wybraniem muzyki i tak dalej, to polecam. Od razu wam powiem, że w moim przypadku trzeba doliczyć mniej więcej godzinę na każde 20 minut materiału, żeby powycinać wszystkie tak zwany szum umysłu, nie? Także strzelajcie w komentarzu. Kawka jest 3 w jednym, bo stwierdziliśmy, że potrzebny nam jest a płyn. To jest to, co wczoraj Marek mówił, że w zimę, wbrew pozorom, człowiek potrafi się odwadniać dużo szybciej, a czy dużo mocniej, dlatego że nie ma odczucia tego potrzeby picia. To taki ten tradycjonal, to znajdziecie u Marka, nie? Bo on tam nagrywał wczoraj, jak się rozbija, ale nie nagrywał, jak przenosił już plandekę, nie? Tylko tam. No bo było ciemno, jak nie powiem gdzie. Bo my zawsze mamy takie świetne pomysły. Ale plan był dobry, bo tam też był fajny biwaczek, tylko. Przenoszenie ogniska, wszystko, no już po ciemaku. Chociaż wczoraj przenosiliśmy raz ognisko, przydały się dwa kubki, bo żeśmy żar przenosili w kubku stalowym. Ale poszło moment. Poszło gładko. Bo stwierdziliśmy, że za daleko sobie od tej, od ławeczki zrobiliśmy ognisko, a potem zrobiliśmy chyba sobie troszeczkę za blisko. To jest też problem, jak się siedzi na przykład na zwalonym pniu i się dokłada do ogniska, bo jak tego nie przypilnujesz, to dokładasz coraz bliżej siebie. Przesuwasz do siebie, no? Przesuwasz do siebie, no i to wystarczy 20 cm. Zaplanujesz sobie, gdzie ma być ognisko i jest spoko, a za półtorej godziny ona jest 20 cm bliżej i masz usmażone łydki. Ja to muszę wam powiedzieć, że ja miałem takie doświadczenia już parę razy, może niezbyt często, ale wracałem z zimowego obozu i miałem purchle na... pokorzenia. No. Tak, na piszczelach. Bo nie czujesz, nie? Tak, nie czujesz, wiesz, jak parzysz sobie skórę. I takie bąble miałem na piszczelach po tym, po właśnie posiedzeniu przy ognisku. Także to też trzeba wyważyć. A tu znowu jest tak, zawsze jak siedzicie, to tak kolana bliżej, tułów dalej. To tu w tułów już jest trochę chłodno, a tu kolana już palą, nie? I piszczele. No trzeba wyważyć zawsze. Ale kale fiksy, to jest bardzo ważna rzecz. Ciepła kurtka, znaczy w ogóle ubieranie się na warstwy, bo też wczoraj gadaliśmy o tym, że czy lepiej na przykład wziąć, nie wiem, koszulkę termoaktywną, do tego wziąć cienką bluzę Polarek i softshell, czy na przykład wziąć koszulkę termoaktywną, bluzę i powiedzmy, nie wiem, puchówkę. To gadaliśmy, że to no, lepiej jest z warstwami, a puchówkę mieć na rezerwie w momencie, kiedy na przykład już ostygniecie, i dopiero ją założyć, żeby jej nie przewalić wodą, bo po wodzie puchówka to już niestety nie jest to samo. No chyba, że macie ocieplacz ten, to... Jeżeli chodzi o puchówki, to zauważyłem to nieraz niestety, bo się mówi, że wiesz, robisz sobie postój, na przykład się zgrzejesz, bo zasuwasz, robisz sobie postój i wciągasz na grzbiet puchówkę, ale w momencie, kiedy kurczę wciągniesz na grzbiet puchówkę, jak jesteś zgrzany, zdejmiesz plecak jeszcze, no to ona jest moment gnój. O Jezu, ja pamiętam przecież jak żeśmy w Wizery pojechali na zimówkę, to chyba 2 lata temu było. Pojechaliśmy w Wizery na zimówkę i zeszliśmy do Stacha, zdjęliśmy kurtki i w samych termoaktywnych zostaliśmy i z tych termoaktywnych normalnie leciała para. No. Się śmiałem, bo wtedy taca się mnie zapytał, co to się nad tobą tak unosi. Ja mówię, że to była ta łuna zajebistości, bo nie zginąłem. Ej, dobra, czekamy na lepsze światełko, bo już widzę tam na koronach, o tam, na koronach drzew, już powoli, a ten czarno-biały obraz zimowy, szczególnie, że no jest zapadane wszystko w ciul, nie? Jak to się zaraz przełamie takim pomarańczem słońca, będzie trzeba obiektyw zmienić na fotograficzny, no to wiecie... To tak nie działa, że to weźmiecie sobie jedno szkło, które waży 5 kilo i cześć, nie? Nie, dla jednego zdjęcia na przykład macie szkło, które waży 7 kilo, a dla drugiego zdjęcia, którego nawet nie jesteście pewni, czy zrobicie, waży 10 kilo.
Dlatego, kurde, te śpiwory tak strasznie dużo miejsca zajmują. Zgłupiałeś, ma jedną nockę, plecak 70 litrów. Kto tyle wypije? Dobra. Kiedanko. Poszła buła z memlonką. Już. Albo go chciałem wam pokazać coś innego, bo mamy bioenergetyczną świnkę na patyku. Co za świnia tu wywiesiła pranie? Elegancko już tak powoli, no. Powoli sobie tutaj tak dochodzą. Wczoraj robiliśmy, były trochę wyżej. I tak moim zdaniem były troszkę za bardzo przywędzone. Chociaż ten dym też tam robił robotę, nie? Ale dzisiaj mieliśmy jeszcze jedną paczuszkę. To nie chciałem wbijać tamtych patyczków bardziej, bo one były takie... Ja wiem, bo to ziemia twarda i ten, ale zobaczymy, bo dzisiaj powiesiliśmy niżej i zaraz będziemy kontestować prosiaczka. Ma czapka z bazaru, mi zjeżdża na ten, na oczy. Słuchajcie, żeśmy nagrali przed chwilą, nie wiem, no znam Marka, to wytnie połowę, ale to z pół godziny taki podcast filozoficzno leśno starych dziadów, także... Nie, po prostu zapomnieliśmy włączyć aparat, żeśmy gadali przy śniadaniu. Nie? No. Nagraliśmy taki podcast. Zniszczyłeś mi całą koncepcję. Ale dobrze. U Marka znajdziecie to na kanale, na 100% wyjdzie spoko, bo były bardzo różne tematy poruszane i spoczko będzie. A generalnie zaraz się zbieramy, bo ja to już mi została plandeka i zapakować plecak, ale kolega zawsze się tutaj ten zamarzę. Robiłem ci bułkę z mielonką. No rzeczywiście się narobiłeś. I idziemy na zdjęcia, bo zobaczcie jakie słoneczko. Tutaj nie wiem czy będzie widać na aparacie, zaraz zobaczymy. Przebiło się słońce i takie biele na drzewach, no przepięknie to wygląda, bo one, nie wiem jak to będzie na aparacie, zobaczymy, one tak przełamują taką biel czarno-białą w takie ciepłe kolory, super to wygląda, fotograficznie to jest w ogóle petara, zaraz zmiana obiektywu, zwiniemy się i powolutku będziemy sobie szli, będziemy sobie robili zdjęcia, bo mamy trochę czasu, ja się też nie, mimo że ja mam do domu 5 godzin jazdy, półtora, no dobra, 4,5. No. To jakoś tam się bardzo nie spieszy, więc idziemy sobie, porobimy zdjęcia, coś tam się uda fajnego obchodzić. A jakby coś się jeszcze wydarzyło, no to jeszcze przed wyruszeniem do domu to jeszcze wam nagramy. Także było spoczko, ale boczuś dzisiaj, macie na Facebooku zdjęcie dzisiejszego boczu. No. Nie powiem, że lepiej jak w domu, bo moja żona robi bardzo dobry boczek do jajecznicy, ale... Polecam wam takiego prosiaczka, bo on jest energetyczny w ciul. Nie, ale w ogóle ten patent z patykiem jest bardzo, bardzo fajny. Wiesz co, musimy częściej sobie ten... Ja, ostatnio żeśmy olewali tą taką robotę, faktycznie... Tak, obozową, wiesz, tak. No. Troszkę mi tego brakuje, musimy to robić częściej. Szliśmy, rozpaliśmy ogień, gadaliśmy, w ogóle to było super, ale trochę za mało takiego obozowania typowego. Ale niekoniecznie musimy na glebie, nie? Nie. Następnym razem pojedziemy sobie w hamaczkach. No. Ja muszę jeszcze zobaczyć, musimy pojechać następnym razem na hamaki. Ja muszę koniecznie sprawdzić, jak ta mata alu wsadzana, wiesz, w hamak, no, bez underkilta. Bo wydaje mi się, że to jest, kurczę, za 14 zł patent, który może zastąpić underkilta. Tak mi się wydaje, nie sprawdzałem jeszcze, muszę to sprawdzić. No trzeba było zobaczyć, no ale to trzeba mieć hamak z kieszenią, nie? Ja no, no bo można by było wpieprzyć to też do hamaka. Po prostu, ale zwiniesz, jeżeli się kręcisz, to zwiniesz. To raz, a dwa, że może być jakaś tam, wiesz, wilgoć, może ci się zebrać pod tyłkiem, nie? Bo jednak będziesz grzał, coś tam. No ta druga kieszeń. A tak to ci szmata odbierze, nie? No. Ta druga warstwa w hamaczku przy takim rozwiązaniu robi robotę, tym bardziej, że no wiesz, no możesz, jak ktoś ma na przykład letni underkilt, wiesz, lekki, letni, tani, tak, jakiś tam, no to na zimę musi coś kombinować, jak chce też hamakować zimą, nie? A tu se wkładasz, sprawdzałem, od 9,90 do chyba 18 zł znalazłem te, bo to jest tak jak na przednią szybę, żeby ci nie zamarzała, tak ta mata srebrna, nie? Stary, ostatnim razem to jest szok, ja się czułem jakbym na piecu leżał, nie? Tak to normalnie, wiesz, tak odbija ci tak ciepło, że czujesz jakby ci coś grzało pod tyłkiem, nie? Ale spadłem na pomysł. Czego? Ale nie możemy tego jeszcze na wizji sprzedać, bo musimy to obgadać. Aha. No dobra, zmieniamy obiektyw, zwijamy obozy i zaraz pójdziemy na zdjęcia. Dotarliśmy do parkingu. Stąd wystartowaliśmy, tu wracamy. Parking w nadleśnictwie Osie.
Było fajnie, było spoko, boli mnie biodro, jak się dotykam, jak idę mi nie przeszkadza. Stwierdziliśmy dość jednomyślnie, że ostatnio rzeczywiście brakowało nam takiej obozowej pracy. A zima jest takim czasem, kiedy tej obozowej pracy wręcz należy włożyć więcej, więc stwierdziliśmy, że będziemy większą atencję wkładali w taką pracę obozową. Jakieś tam przygotowanie, może więcej żarełka, może właśnie więcej atencji dotyczącej takiej pracy obozowej. Coś tam. Już mi się nie chciało wyjmować obiektywu, więc dokańczam telefonem, więc jak gdzieś jest dźwięk trochę inny, to darujcie mi. O Jezu, dobra, trzeba troszkę się teraz rozdziać, bo żeśmy się popocili. Trzeba wsiąść do auta i raptem 5 godzin teraz jeszcze do domu. Czego się nie robi dla przygody?